Cześć. Jak wiecie, miałam mrówki w tunelu i zastosowałam nematody, czyli nicienie. W poprzednim odcinku pokazywałam Wam, jak rozpuszczam je w wodzie i jak podlewam w moim tunelu. Tu widzicie scenę sprzed podlewania, ile było mrówek. Po prostu roiło się, nosiły jajka. Ale rośliny nie były nie było negatywnego wpływu na moje pomidory. Tutaj jest także sprzed, zbliżenie na te wszystkie mrówki, które transportują swoje jajka, więc sytuacja była zła. A tutaj widzimy po, kilka dni po podlaniu. Dzisiaj jest czwartek, więc może jakieś 6 dni po podlaniu. Nie udało mi się utrzymać ziemi wilgotnej, ponieważ jest bardzo gorąco. Podlałam kilka razy, ale to jest działka, nie mam tego przy domu i nie byłam w stanie codziennie iść, żeby podlewać. Widzicie, może z 5 mrówek jeszcze chodzi, ale liczba ich jest bardzo, bardzo zredukowana. Za chwilę Wam pokażę przed, tutaj trochę dalej od poprzedniego miejsca. Zobaczcie, jakie mrowisko, i zaraz Wam pokażę po. Czyli można powiedzieć, że nematody działają, ale musimy do tego podejść w sposób systematyczny i podlewać to miejsce aplikacji. Także to jest trudność, jaką napotkałam.